FIFA 23 coraz częściej będzie na naszych ustach i EA rozpoczyna swoją promocję kolejnej wersji gry, która czy będzie przełomowa? No ja osobiście spodziewam się, że nie do końca, ale w której na pewno pojawi się wiele, wiele ciekawych rzeczy dla fanów zarówno całej serii, dla fanów futbolu, jak i dla fanów piłki przeszłej, o czym dzisiaj sobie porozmawiamy, ponieważ dzisiejszy odcinek będzie na temat bohaterów FUT, którzy już są potwierdzeni, ale także pokażę Wam, jakie karty są zlikowane, a więc do jakich kart udało się dotrzeć, które jeszcze nie są potwierdzone, ale już wiemy, że prawdopodobnie się pojawią, oraz pokażę Wam nowe ikony, jeżeli chodzi o FIFA 22. Jeśli takie materiały Wam się podobają, to już na samym starcie mówię o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, będę bardzo, ale to bardzo wdzięczny, a my zacznijmy od czegoś, co jest chyba dosyć oczywiste, czyli od przejścia na stronę Electronic Arts, na stronę FIFA 23. No i tutaj generalnie mamy dużo, dużo informacji o FIFA, co prawda jeszcze nie jakoś mega dużo, jak widzicie, zaraz, co ty dzień. Będą się tak naprawdę pojawiać coraz to ciekawsze informacje. Ultimate Team został na koniec 11 sierpnia, ale o tym wszystkim będę dla Was robił konkretne filmy, żebyście wiedzieli po prostu, co się dzieje w FIFA, bo nie do wszystkiego tak naprawdę jesteście w stanie dotrzeć przez tą stronę. No i wiele takich perełek jesteście w stanie znaleźć, szukając gdzieś w odmętach internetu, ale ja dla Was ten internet przeszukam i ja dla Was pokażę Wam to, co generalnie będzie się działo i co będzie się liczyło. Zaczynam od bohaterów FUT, moi drodzy, a więc oczywiście od trzech nowych nazwisk i ta strona chwilę się ładuje, nie wiem dlaczego tak długo, ale jesteśmy już na niej i widzicie w tym momencie Yaya Touré, Park Ji-sung oraz Ricardo Carvalho. To są zawodnicy, którzy już w tym momencie są potwierdzeni jako nowi bohaterowie FUT. Jak widzicie, wszyscy w lidze angielskiej. Tak się zastanawiałem, słysząc, że będzie Carvalho, czy będzie to właśnie liga angielska, bo tam spędził najwięcej czasu, ale on mi się też kojarzy, czy z Realem Madryt, czy no dosyć mocno napisał się też w historii Porto, także byłem ciekawy, no bo tak naprawdę ta angielska nie była aż tak dominującą ligą w jego karierze, ale jednak faktycznie jest w Premier League. Tak wyglądają karty, w ogóle mamy nowy design kart i to, co widzicie na miniaturkach, to jeszcze nie wszystko. Zaraz Wam pokażę, jak te karty realnie będą wyglądały w samej grze. Tutaj macie krótką sylwetkę tego, czym według jej sobie zasłużyli na tą kartę, ale co najważniejsze, do końca lata ujawnimy więcej bohaterów FUT, więc mamy też potwierdzenie, że tych bohaterów będzie więcej. W tym momencie widzicie potencjalne statystyki Yaya Touré. Jest to grafika, którą udostępnił Criminal FIFA oraz FUT Sheriff, czyli właśnie osoby, które zajmują się takimi wyciekami, jeżeli chodzi o FIFA. Nie zawsze są super skuteczni, ale jak widzicie, w przypadku Iworyjczyka im wyszło, tylko że przypominam, że statystyki, które widzicie na tej karcie, to są statystyki przewidywane, a więc nie są one w 100% potwierdzone. Nie chciałem tutaj robić swojej karty, bo po pierwsze oni wcześniej powiedzieli, że będzie taki zawodnik, a po drugie dosyć mocno się z tymi statystykami zgadzam. Trochę mało fizyczności, ale spodziewam się, że tutaj po prostu stamina może nie być na tak wysokim poziomie. Wydaje mi się, że siła jak najbardziej. Skoczność pewnie też, chociaż z racji, że jest to dosyć duży zawodnik, no to mogą czasami tą skoczność mu ująć, bo i jej tak stety czy niestety robi. Generalnie rzecz biorąc, statystyki wyglądają całkiem nieźle. Też Electronic Arts nas przyzwyczaiło, że ci bohaterowie nie są od razu topowymi kartami w grze, ale takie karty, którymi można pograć 2-3 miesiące, na pewno też się przydadzą i myślę, że Yaya Touré jedną z takich kart jest, a ja osobiście liczę, że będą kontynuowali trend, który będzie polegał na przyznawaniu też kart w trakcie eventów, czyli tak jak teraz ze zmiennokształtnymi, czy wcześniej z kapitanami FUT. Liczę na to, że takie sytuacje będą teraz częstsze i na przykład taki Yaya Touré z lekko jeszcze podrasowanymi statystykami, to byłoby coś naprawdę fajnego. Drugi zawodnik to Ji-sung Park i tutaj się zastanawiałem, czy dać go jako prawego skrzydłowego, co ostatecznie zrobiłem, prawego pomocnika, lewego pomocnika, środkowego pomocnika. Ciężko powiedzieć, bo Koreańczyk grał na naprawdę wielu pozycjach. On też nigdy nie miał jakichś fenomenalnych statystyk w samej FIFA, bo oczywiście w latach 2010, chyba do 2013 czy 2014 on się w FIFA pojawiał, natomiast zawsze ten overall to było chyba 78, 80, może 82, także jak widzicie, nie była to genialna karta w tamtym okresie. Tutaj no powinien dostać trochę wyższą ocenę, ja spodziewam się około 87 i spodziewam się, że wszystkie statystyki na tej karcie powinny być ocenione powyżej 70. Czy tak będzie? Zobaczymy, no na razie moje przewidywania. Ostatni Ricardo Carvalho, no niestety spodziewam się, że to nie będzie najbardziej użyteczny środkowy obrońca, ponieważ nie dość, że nie będzie to szybki zawodnik, nie będzie miał za dużo zwrotności, właściwie zwinności w FIFA, tak, balansu takich rzeczy w dryblingu, no to będzie mogło go to bardzo mocno
skreślać w FIFA, która, jak wiemy, zawsze jest nastawiona mimo wszystko na dosyć szybkich graczy z przodu, na zwinnych zawodników. Tutaj z tym Ricardo Carvalho może sobie nie do końca poradzić w samej grze, szczególnie, że będzie to zawodnik z naprawdę dobrymi umiejętnościami defensywnymi, z całkiem niezłą fizycznością, ale niestety będzie brakowało tych warunków motorycznych, także spodziewam się, że nie będzie jakiś super, ale kto wie, może i nas pozytywnie zaskoczy. Teraz przejdźmy jeszcze do bohaterów, którzy wyciekli, którzy są prawdopodobnie jeszcze niepotwierdzeni, ale spodziewam się, że w grze się pojawią. Zaczynamy od Rafy Marqueza, no i powiem szczerze, że przydałby się, naprawdę przydałby się taki zawodnik, środkowy obrońca z Ligi Hiszpańskiej, który byłby od początku gry na dobrym poziomie, tak naprawdę obecnie moglibyśmy na to narzekać. Ktoś powie Koundé, ktoś powie Militao, oczywiście to są fajni zawodnicy, ale to nie są zawodnicy na takim, wiecie, top poziomie, nie? To jest zawodnik do fajnego startera, ale nie zawodnik, którego koniecznie chcecie mieć w swoim docelowym składzie, także Rafa Marquez uważam, że naprawdę bardzo fajnie siadłby w kolejnym roku, no i mam nadzieję, że Meksykanin się pojawi. Mamy również Dirka Kajta, czyli gościa, który tak naprawdę również może mieć problem, jeżeli chodzi o przydział ligowy. Jestem ciekawy, gdzie ostatecznie Electronic Arts go umieści, czy będzie to, czy będą to czasy Liverpoolu i umieści go w lidze angielskiej, czy może gdzie indziej, może w holenderskiej. Ciężko naprawdę tutaj powiedzieć, powinien dosyć dobrze wpasować się w silnik gry, chociaż wydaje mi się, że to może być taki zawodnik, którym będziemy grać na samym początku, później z racji właśnie czy na tempo, czy na gdzieś tam czasami sylwetkę i swój balans ciała, to niekoniecznie musi być najlepsza karta w grze, ale myślę, że zawodnik dla wielu ciekawy, no i przez wielu również znany. A jak już mówimy o słabych sylwetkach, no to Peter Crouch oczywiście ikona, jeżeli chodzi również o serię gier FIFA w sumie, bo to jest zawodnik, który także w FIFA-ch się często pokazywał, miał parę ciekawych specjalnych kart. Zawodnik, z którym Electronic Arts może zrobić absolutnie wszystko, bo jak wiecie, jest to mega, mega wysoki gracz mierzący ponad 2 metry wzrostu. Nie przygotowałem się, nie sprawdziłem, ile ma dokładnie, ale jest naprawdę potężny, także możecie sobie teraz wygooglować, na pewno ktoś w komentarzach napisze, także zerknijcie, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki zawodnik. I teraz dlaczego o tym tak bardzo mówię i dlaczego to tak wypominam? Bo to, że widzicie statystyki, które nie są jakieś fenomenalne, nie oznacza, że Electronic Arts się z nim troszeczkę nie pobawi, nie da mu jakiegoś boostu w ramach jakiegoś eventu, może nawet na, nie wiem, Halloween Scream nagle dadzą mu 99 tempa, kto wie, no jej lubi robić takie rzeczy, a wtedy to ten zawodnik byłby naprawdę mega ciekawy, bądź gdyby na przykład okazało się, że jest jakaś meta grania na główki, no to wtedy dużo osób mogłoby po Anglika sięgnąć. Także mega ciekawa karta, pewnie nie będzie jakoś mega dużo warty, dużo osób będzie mogło go przetestować. No, jak wszyscy, o których mówiłem, nie? Pewnie nie będzie topowym zawodnikiem w grze. Ale topowym środkowym pomocnikiem może zostać Claudio Marchisio. Może to być gość, który naprawdę będzie robił robotę w środku pola, tak jak w FIFA 14, w FIFA 13, chyba w FIFA 15 również. Nie pamiętam dokładnie, w których wersjach gry Marchisio się pojawiał, ale pojawiał się często i zawsze był naprawdę bardzo dobry. Pojawiały się też jego karty specjalne, które robiły furorę w środku pola i powiem szczerze, ja się bardzo cieszę, ponieważ on dla mojego zespołu też w poprzednich wersjach gry grał. No i przede wszystkim to jest taka karta, która trochę łączy wszystko. Łączy wspomnienia prawdziwych fanów futbolu, bo myślę, że wielu fanów Juventusu z Marquisio może mieć dobre wspomnienia. Również łączy fanów FIFA, no bo jeżeli ktoś gra w Ultimate trochę dłużej niż na przykład ostatnie 2 czy 3 sezony, to myślę, że z sentymentem będzie wspominał tą kartę. No i łączy również nowe pokolenie, ponieważ będzie to zawodnik, który będzie użyteczny prawdopodobnie. Takie mam przynajmniej nadzieję. W kolejnej wersji gry statystyki na to wskazują. Tutaj może się pojawić gang Hulita również od samego początku. Powinny pojawić się 4 gwiazdki sztuczek, także wydaje mi się, że Włochem naprawdę lwia część z nas będzie chciała zagrać. I na sam koniec obiecałem oczywiście również ikony, a więc dwie ikony, o których mówi się bardzo głośno, że pojawią się w FIFA 23, a więc Gerd Müller oraz Zico. To są karty, które zostały już wymienione jako te, które prawdopodobnie pojawią się w kolejnej wersji gry i ja jako kibic Bayernu bardzo, to bardzo się cieszę, bo uważam, że potrzebny jest Gerd Müller w tej grze, potrzebny jest Gerd Müller w grze, w której mamy już takie sławy futbolu, jak Zidane, jak ostatnio Ferenc Puskas, bo uważam przecież, że Müller będzie dla kibiców Bayernu tym samym, co Puskas był dla kibiców Realu, gdzie mamy Pele, Maradonę, teraz już z Argentyńczykiem troszeczkę gorzej, Ronaldo, Nazario. W tym świecie naprawdę brakowało mi dosyć mocno Gerda Müllera i cieszę się, że tak głośno mówi się o tym, że Niemiec powinien pojawić się w kolejnej wersji gry, szczególnie, że Electronic Arts z Niemcami ma dosyć dobry kontakt, widać to po coraz większej ilości niemieckich
wszystkich ikon w grze. Mieliśmy Filipa Lama nowego, dostaliśmy Bastiana Schweinsteigera. Teraz w tym roku Bastian Schweinsteiger na Optimusie dostał jakieś chore statystyki. Co prawda w grze może nie był aż tak użyteczny, ale trzeba powiedzieć, że te statystyki wyglądały genialnie. Także myślę, że Electronic Arts coraz bardziej z Niemcami się lubi i taki Gerd Müller jest bardzo, bardzo możliwy. Co do Zico, ciężko powiedzieć. Bardzo ciężko powiedzieć, jakie dostanie statystyki. Może być to kolejny troll na SPO, tak jak Sokratesz, a może być to naprawdę fajna, użyteczna karta, w zależności od tego, jak Electronic Arts ogra tą kartę. Głośno mówi się też o Alfredo Di Stefano, natomiast on na razie jest w takim cieniu, on na razie nigdzie nie jest potwierdzony, także na ten moment nie umieszczam go w tym odcinku, ale miejcie z tyłu głowy, że ta karta również mogłaby się pojawić i gdyby ta karta się pojawiła, miała 5/5, a to jest możliwe, no to nie wiem, czy Ronaldo Nazario byłby zagrożony, jeżeli chodzi o cenę, ale myślę, że półka Eusebio, no to jest tak spokojnie, nie? Więc wydaje mi się, że Alfredo Di Stefano prędzej czy później w grze też się pojawi, ale ciężko powiedzieć, czy już w przyszłym sezonie. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. Dajcie mi znać w komentarzu, na którą z tych wymienionych kart najbardziej czekacie, którą najchętniej umieścilibyście w swoim składzie. W moim przypadku oczywiście jest to Gerd Müller, ale jestem ciekawy, co Wy powiecie mi w komentarzach. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków o FIFA 23, których teraz w tym czasie będzie pojawiać się naprawdę sporo. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie, piona!